Z swojej strony powiem tak, że każdego dnia jest Msza Święta. Każdego dnia też są zanoszone modlitwy, bo episkopat Ukrainy zrobił takie polecenie też od listopada, żeby modlić się o pokój w świecie, w szczególny sposób o pokój na Ukrainie. Kiedy jeszcze była sytuacja nie na tyle krytyczna, jak te następne miesiące przez swoje różne wydarzenia mówili. I jest cały czas ta modlitwa i też mamy nasz kościół otwarty każdego dnia z rana w obiad, wieczorem, czyli każdy kto chce może się pomodlić. Więcej tego nawet powiem, bo też w mieście już było pięć takich ekumenicznych wielkich modlitw z protestantami, z prawosławnymi Kijewskiego Patriarchatu, bo Moskiewski Patriarchat jakoś jest tak osobno trochę. No i my katolicy też. Czyli na razie no, winickie województwo to jest taka środkowa Ukraina, czyli poniżej Kijowa 300 kilometrów i do Krymu mamy też prawie 700 kilometrów. Także sytuacja u nas mniej więcej jest spokojna. I życie niby w takim samym trybie leci jak parafialne tak i w mieście. No, oprócz tych różnych obaw, i też dodało się, bardziej też akcent postawiony jest na duchowe życie.